Rozmawiają, ale ich nie słyszę. Przejdź na poziom 5. Spróbuj nawiązać komunikację ze zjawą. Barbara? Barbara Corbett? O czym rozmawiacie? Mówi mi o chłopaku, którego poznała. Doug, ponoć jest cudowny. Co mówi? Że za nim tęskni. Tęskni za wieloma rzeczami. Rozpocznij eksperyment. Klaro, zrobisz coś dla mnie? Powiedz Bobby o dziecku Dom. O Beatrice? Po co? Bo to praprawnuczka Bobby. Don tęskni za nią i chce, żeby Beatrice zobaczyła swoją prababcię. Zrób to, Klaro. Hendrix? Na stanowisku. Eksperyment w toku. Myślisz, że to najlepsze wyjście? Będę za tobą tęskniła. Ja też. Jesteś najlepszą przyjaciółką, jaką miałam. Chodź ze mną, będziemy zawsze razem. Chciałabym, ale moje miejsce jest tu, z moją rodziną, a twoje z twoją rodziną. Wiem, ale... Nie przejmuj się, to właściwe rozwiązanie. Sprawa numer 847117. Pozostaliśmy na miejscu 2 tygodnie po eksperymencie. Prestonowie nie zgłosili kolejnych objawień zjawy, którą znali jako Bobby. Stan zdrowia Barbary Corbett bardzo się poprawił, ale ona nie przypomina sobie pozacielesnych wędrówek. Zamykam sprawę. Przyjaciółka Klary Preston była zjawą, ale nie duchem zmarłej. Była duchową projekcją żyjącej staruszki, która podświadomie usiłowała powrócić do szczęśliwej przeszłości. Być może wszyscy powinniśmy uczyć się z doświadczenia Barbary Corbett. Doceniać przeszłość, ale żyć dla przyszłości naszej i naszych dzieci. Dana Aykroyd dla czynnika PSI.